Szanowni Państwo, ja przede wszystkim chciałbym podziękować społeczności lokalnej za upamiętnienie świętej pamięci pana porucznika. Tu szczególnie słowa podziękowania kieruję do pana posła Zbigniewa Dolaty. Chciałbym, żeby ten fakt był wyrazem, i tak jest, wyrazem zarówno patriotyzmu, jak i szacunku dla munduru żołnierza polskiego. 14 sierpnia 2007 roku pan porucznik zginął w Afganistanie, kiedy patrolował powierzonemu terytorium. Był niewątpliwie bohaterem. Był żołnierzem, który spełniał swój obowiązek. Był człowiekiem wyrosłym na tej ziemi. Ukończył szkołę podstawową tu w Lednogórze, potem szkołę średnią w Gnieźnie, był absolwentem Politechniki Poznańskiej, a następnie oficerem Wojska Polskiego. Był człowiekiem, który był wierny złożonej przysiędze, złożonej wtedy, kiedy przystępował do Wojska Polskiego. To bardzo ważne, żeby pamięć o takiej postawie trwała. To bardzo ważne, że społeczność lokalna o swoim bohaterze pamięta. Przyjechałem do Państwa z Westerplatte, bo dziś również 83. rocznica wybuchu II wojny światowej. I kiedy jechałem tu, do Wielkopolski, to uświadomiłem sobie też taki fakt, że pan porucznik spoczywa na tym samym cmentarzu, na którym spoczywa dowódca powstania wielkopolskiego, generał Dowbor Muśnicki. A Państwo zapewne wiecie, że dwie córki pana generała, obie w 1940 roku zostały zamordowane przez okupantów. Jedna z nich, Agnieszka, została zamordowana w Palmirach przez Niemców, a druga z nich, Janina, została zamordowana przez Rosjan w Katyniu. I to jest właśnie taka historia pokazująca istotę służby żołnierzy Wojska Polskiego. Ta służba jest bardzo ważna dlatego, żeby po raz kolejny nie dochodziło do takich tragedii, jakie miały miejsce w konsekwencji II wojny światowej. A więc naszym zadaniem jest to, żeby Wojsko Polskie było silne, żeby Wojsko Polskie było liczne, żeby Wojsko Polskie było wyposażone w nowoczesną broń i żeby Wojsko Polskie było silne w sojuszach. Dziś na Westerplatte obok żołnierzy Wojska Polskiego byli żołnierze NATO, byli żołnierze amerykańscy, byli żołnierze brytyjscy, byli żołnierze rumuńscy i chorwaccy. Nad Westerplatte przeleciały F-16 z Krzesin oraz F-22. A więc amerykańskie samoloty stacjonujące w Polsce. To jest miara solidarności sojuszniczej. Służba pana porucznika w Afganistanie, ktoś by zapytał, czemu służyła ta służba w Afganistanie? Ano właśnie służyła bezpieczeństwu Polski, dlatego że nasza siła w sojuszach polega na tym, że jesteśmy solidarni wobec naszych sojuszników, bo oczekujemy od nich solidarności wtedy, kiedy takie wsparcie byłoby konieczne. Oczywiście oby nie było konieczne, ale właśnie na tym polega służba, że jesteśmy solidarni wobec naszych sojuszników. Ja po raz kolejny podkreślam fakt szacunku dla munduru polskiego, dlatego że niestety w ostatnim czasie mogliśmy spotkać wypowiedzi godzące właśnie w honor żołnierzy Wojska Polskiego. Te wypowiedzi były przedstawiane przez celebrytów, również politycznych celebrytów. To jest pewien margines, no ale niemniej należy odnotować właśnie też i takie postawy. Chodzi mi o atakowanie żołnierzy Wojska Polskiego, którzy odparli atak hybrydowy dokonywany w ubiegłym roku na Polskę z terytorium Białorusi. To niewątpliwie wszystko na to wskazuje, że było skoordynowane w Moskwie. Chodziło o destabilizację Polski, chodziło o to, żeby właśnie doprowadzić do
destabilizacji w naszym kraju, a żołnierze Wojska Polskiego utrzymali granicę, wspierając strażników granicznych. No i niestety pewni ludzie, nie wiem czym powodowani, uderzali w żołnierzy Wojska Polskiego haniebnymi wypowiedziami. Ale właśnie chcę podkreślić ten fakt, że tablica odsłonięta przed chwilą świadczy o zupełnie innej postawie. Świadczy o postawie pamięci i szacunku dla munduru polskiego żołnierza. Dziś rozpoczyna się rok szkolny, również w tej szkole. Chciałbym życzyć uczniom, szczególnie tym, którzy rozpoczynają naukę w pierwszej klasie, chciałbym im życzyć przede wszystkim postępów w nauce. Chciałbym im życzyć tego, żeby wyrośli na dzielnych ludzi, żeby szanowali mundur żołnierzy Wojska Polskiego. Jeżeli kiedy dorosną, dokonają takiego wyboru, to oczywiście zachęcam do wstąpienia do Wojska Polskiego. Jeszcze raz chciałbym podziękować za tą inicjatywę upamiętniającą świętej pamięci pana porucznika, dlatego że właśnie ta tablica jest wyrazem patriotyzmu, państwa patriotyzmu i szacunku dla munduru żołnierza Wojska Polskiego. Dziękuję.